Cześć, hej, siemanko wam wszystkim, ja jestem Alessandro, a to jest kolejny odcinek z Pro Evolution Soccer 2014. Przypominam, jesteśmy w trybie Master League i w ramach 10 kolejki w Premier League podejmujemy na własnym boisku zespół Hull City, zespół, z którym jak pamiętacie odpadliśmy w ramach Pucharu Anglii, 1/32 Pucharu Anglii. No i teraz spróbujemy wziąć srogi rewanż na zespole Tygrysów. Na początek oczywiście to, co działo się w ostatnich odcinkach, pamiętacie? To, co działo się, przepraszam, pomiędzy odcinkami. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, zremisowaliśmy 1-1 na Villa Park z Aston Villą. No i później przydarzyły mi się niestety dwie porażki z rzędu. Najpierw przegrałem na własnym terenie z Chelsea 0-1, tam mimo przewagi, niestety po strzale Juana Maty przegraliśmy spotkanie. No i także na Goodison Park z Evertonem 1-2, tam dwa gole sprowadzonego z Barcelony młodego Deulofeu. Ten drugi gol strzelony dla Evertonu w 90, praktycznie już w drugiej minucie gry. No i niestety po trzech kolejkach ostatnich tylko jeden punkt. No i teraz potrzebujemy bardzo punktów. A z kim mamy je zdobywać, jeżeli nie z takimi zespołami jak 16 w tabeli Hull City? A oczywiście a propos tabeli, to już za chwilę wam pokażę, jak ona się przedstawia. Zajmujemy 5 miejsce, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki, bramki 9-8, natomiast nasz dzisiejszy przeciwnik, czyli Hull City, 16 miejsce, zaledwie 1 zwycięstwo, 5 remisów i 3 porażki, bramki 8-12. Dobrze, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, tutaj prowadzi Marouane Chamakh z Crystal Palace, a nasz Nicolas Anelka ma na koncie 5 strzelonych goli, a więc już dogonił Roberto Baggio z Manchesteru City. Wyprzedzają go właśnie Marouane Chamakh, czyli lider, i drugi w klasyfikacji strzelców Chorwat Nikicza Jelawicz. Może jeszcze zobaczymy, co dzieje się w Lidze Mistrzów. Group Stage. To tak wyglądają rozgrywki grupowe. To jest grupa A. Tutaj prowadzi Manchester United przed Napoli, Schalke i Pasos de Ferreira. A więc na razie bez jakichś większych niespodzianek. W grupie B Manchester City, AC Milan, Bayer Leverkusen i ta Gertenowa. No nie wiem, co to jest za zespół, jakiś wymyślony. Dalej grupa C, tutaj oczywiście przodownictwo wiedzie FC Barcelona, Anderlecht, Galatasaray i Olympiakos. Ponadto w tej grupie na razie drugie miejsce zajmują Belgowie. Grupa D, tutaj PSG przed CSKA, Atletico Madryt, nieoczekiwanie tylko 2 punkty po 2 remisach. Na ostatnim miejscu amsterdamski Ajax z zaledwie 1 oczkiem. Grupa E, tutaj Juventus, Arsenal. Te dwa zespoły prawdopodobnie awansują z tej grupy, także FC Porto i na razie bez punktów Hertha Berlin. Grupa F, Real Madrid, Marsylia, Kopenhaga, no i Shakhtar Donetsk tylko z 1 punktem. Grupa G, tutaj obrońca tytułu Bayern Monachium na pierwszym miejscu, na drugim gospodarz finału, czyli Benfica. No tu znowu jakiś wymyślony zespół. No i PSV Eindhoven, które zaledwie z 1 oczkiem zamyka tabelę. Grupa H, tutaj Chelsea, Zenit Sankt Petersburg, Fiorentina, więc bardzo ciekawa grupa. Jesteśmy na półmetku rozgrywek. 3 kolejki Ligi Mistrzów rozegrane do tej pory. Jeszcze Liga Europy. Tutaj aż 12 grup w tej pierwszej. Idealnie. Również 3 rozegrane kolejki. Prowadzi Olympic Lyon 7 punktami. Drugie miejsce Betis Sevilla. Grupa B, tutaj Newcastle na pierwszym miejscu, Vitesse Arnhem również. Grupa C, tutaj angielski Tottenham prowadzi, także Twente, Enschede po 6 punktów, te dwa zespoły. Grupa D, tutaj na pierwszym miejscu Real Sociedad, San Sebastian. Grupa E, Fulham i Athletic Bilbao. Grupa F, Inter, Maccabi i Celtic po 4 punkty. Grupa G, Girondins Bordeaux, Sevilla. Grupa H, AS Roma, no i Legia Warszawa, która tutaj na razie na drugim miejscu, 5 punktów legionistów. Grupa I, tutaj Lazio pewnie prowadzi w grupie. Grupa J, Valencia, Swansea, Stuttgart, Feyenoord, o, bardzo ciekawa grupa. Grupa K, tutaj Udinese, Saint-Étienne na przodownictwie. No i
grupa L tutaj z jedną porażką, Liverpool na drugim miejscu, a w tabeli prowadzi francuska Nicea. Jeszcze taka jedna mała informacja, otóż ściągnę sobie kolejnego patcha, patcha 0.2, który udostępnia kilka drużyn Bundesligi, m.in. Borussia Dortmund, Bayern Monachium, oczywiście Bayern już był, także Wolfsburg i chyba Eintracht Frankfurt, o ile się nie mylę, w każdym razie są cztery zespoły dostępne. Tam są nie już zmyślone nazwiska, a prawdziwe nazwiska piłkarzy, ale zrobiłem to już jakiś czas temu, a teraz pojawił się nowy, całkowicie nowy patch, w którym dostępna jest m.in. cała Bundesliga, a więc poszukajcie sobie w internecie, na pewno znajdziecie, ściągniecie i ulepszycie swoją rozgrywkę. Dobra, na razie chyba wszystko pokazałem. Przechodzimy sobie już do meczu z Hull City. Jeszcze game plan. O tym zapomniałem. No to tak, na pewno przywrócimy do składu na ten mecz Nicolasa Anelkę, który pauzował w ostatnim meczu. Dałem odpocząć temu piłkarzowi. Sinclair, Sessegnon na skrzydłach. Jest Joel Tangera. James Morrison sobie na razie odpocznie. Select Roll. A więc 81 punktów ma na tej pozycji Joel Tangera, ok. Dobra. A więc tacy rezerwowi: Paul Smyhill, Gabriel Tamasz, Matej Widra, Mulumbu, Shane Long, Chris Burnt i Popov. A skład mój na to spotkanie to w bramce Foster, dalej Reed, Lugano, Dawson, Ridgewell, Carrick, Amalfitano, Sessegnon, Sinclair, Guerra i Anelka. No może jeszcze damy odpocząć Amalfitano, zagra w środku Mulumbu, tylko 71, 76 na defensywnym, no też nie za dobrze, ale dobra, dostanie szansę Mulumbu. Dobra, możemy już rozpocząć spotkanie na The Hawthorns pomiędzy West Bromwich Albion i Hull City. Goście to, o czym wspominałem, dopiero 16 pozycja w lidze. Benjaminka, który od wstąpienia w tym sezonie będzie walczył tylko o utrzymanie. My natomiast, moja ambicja sięga europejskich pucharów w tym sezonie. Póki co jeszcze nie zwiększałem poziomu trudności. Wciąż gram na tym poziomie, który ustawiałem od początku. Na razie jeszcze nie rozegrałem na tyle liczby meczów, aby jakieś moje umiejętności uległy po prostu zwiększeniu. Na pewno w miarę upływu czasu to się stanie i wówczas na wyższym poziomie trudności zagramy. Po widaniu obydwu zespołów. No i moje ustawienie, o którym już wspominałem. Foster, Lugano, Dawson, Reed, Ridgewell, Carrick, Mulumbu, Guerra, Sessegnon, Sinclair i Nicolas Anelka. Natomiast tych goście, zespół Hull City w bramce, Jakubowicz, dalej Chester, Curtis Davis, Rosenior, Dudgeon, Huddlestone, Livemore, Brady, Stewart, Aliuko i Danny Graham. A to oczywiście Michael Carrick, piłkarz, który przybył do nas na zasadzie wypożyczenia z zespołu Manchesteru United. Jak na razie spisuje się nieźle, jest podstawowym zawodnikiem, póki co u mnie w zespole. No i po jego odejściu, bo raczej nie, chyba nie zdecyduje się zostawić go w zespole, również przyda nam się jakiś defensywny pomocnik jego pokroju. Teraz Sinclair. Rozpoczęliśmy całkiem odważnie. Atak pozycyjny na połowie przeciwnika. Jest Carrick. A i teraz nie zdołał odegrać, ale ładny odbiór Carricka. Joel Tangera. Ładne teraz zagranie piętką Węgra. Gera, próba zagrania do Anelki. Uwaga, Anelka, okazja. Ale w ostatniej chwili odebrana piłka. Aluko. Graham. Graham teraz blokuje piłkę, przy nim Lugano. Jest Brady. Brady, a więc piłkarz, który strzelił nam gola w tym meczu pucharowym. Uwaga, teraz Dungeon czy Lugano. No i teraz faulował jednak reprezentant Urugwaju Diego Lugano. Spójrzmy, tak jest wyraźnie zahaczany. Jest skrzydłowy Hull City Dungeon i odrzutu wolnego rozpocznie zespół
gości, uwaga, dośrodkowanie Aluko, ale dobrze wbita piłka, ruszamy z kontrą, jest Mulumbu. Mulumbu urywa się Anelka, teraz ładnie przejął piłkę Anelka, jest z boku, pokazuje się tam chyba Żoldangera, czy będzie sam kończył akcję, Anelka, uderzenie, ajajaj, ależ nie celnie. A teraz Francuz, szkoda, była szansa jeszcze, można było tam szukać w polu karnym Seseniona, który tam wbiegał na 11 metr, ale zdecydował się na uderzenie Anelka. No i szkoda, zmarnowałem tę sytuację. Było naprawdę groźnie, Żoldangera. Jeszcze raz Węgier, ale stracił piłkę. Jest Mulumbu, Carrick, Sesenion. Sesenion, teraz łatwa strata, ale odzyskuje piłkę Sesenion. Carrick, przerzucenie do Sinclaira. Jest Mulumbu. Mulumbu, odważnie, Mulumbu. No i teraz nie było faulu. Odzyskujemy jednak futbolówkę. Lugano, Sinclair, Gera. Gera decyduje się na uderzenie. Żoldangera, ale niecelny strzał. Szkoda. Chciałem tutaj po długim słupku uderzyć, ale bramkarz gości spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem i wciąż na The Hawthorns bez goli. No tutaj muszę wykorzystać tych moich szybkich skrzydłowych, które tutaj mam, a więc zarówno ale może o tym za chwilę, bo to kolejna szansa przed Anelką. Anelka i samobójcze trafienie, mamy 1-0. Pechowcem chyba Curtis Davis. Tutaj nie jest to pokazane, ale spójrzmy jeszcze raz, może w powtórce będzie widać. Spójrzmy, ładnie tutaj podanie do Anelki. Mocne uderzenie z bliskiej odległości Francuza. No i Curtis Davis chyba autorem gola samobójczego. Nie wiem tutaj, z której z kamery będzie to dobrze widać. O, tak sobie przybliżymy. Zresztą dobra, nie jest to może ważne. W każdym razie prowadzimy na własnym boisku z Hull 1-0 od 15 minuty spotkania. No i właśnie o to chodziło, aby strzelić gola rywalom. Teraz ładne przejęcie, jest Żoldangera. Rozpędza się Węgier. Żoldangera, a i teraz stracił piłkę za długo. Tutaj holowałem futbolówkę. Rosenior. Teraz strata. Anelka, będzie kolejna okazja. No, gubią się tutaj wyraźnie gracze Hull. Uwaga, dośrodkowanie Żoldangera. W ostatniej chwili tam zdjęta piłka z głowy węgierskiego pomocnika. Teraz Lugano. Jest Aluko, przy nim Dawson. Lugano. Dobrze, teraz były gracz PSG. Jest Carrick. A i teraz ładnie próbował zagrać tą piłkę Żoldangera. Aktywny jest Węgier w tym meczu. Sesenion. Dojdzie do piłki. Jest Stefan Sesenion. Sesenion, dośrodkowanie Gera, ależ piękny szczupak. 2-0. Kapitalna bramka Żoltana Gery. No i mamy drugiego gola w tym meczu. Spójrzmy, świetna tutaj akcja po prawej stronie boiska Stefana Sesenion. Kapitalnie tutaj wbiegał tam Żoldangera, nie było mowy o spalonym. Spójrzmy, tutaj wyraźnie przyspała obrona. Piękny szczupak Żoldangery, 2-0. Już bardzo spokojny wynik. No cóż, a więc dobra, może w tym meczu jeszcze tego nie zrobimy, ale już od następnego meczu będę sobie grał na tym wyższym poziomie. Nie wiem, czy po prostu Hull City jest takie słabe, czy ja po prostu gram dzisiaj tak dobrze. Gera teraz do Carricka, ale szybszy. Ajajaj, troszkę teraz przypadkowa taka akcja, chciałem dośrodkować. Ale tutaj Carrick zagrał do Seseniona, ten zdecydował się na uderzenie. Ja chciałem dośrodkować, ale po prostu już miałem naciśnięty strzał, no i tak to właśnie wyszło. Teraz Mulumbu, Anelka do Żoldangery, ten odgrywa do Anelki, ale Curtis Davis. Teraz fatalne znowu zagranie.
Jest Gera, ma sporo miejsca. Gera. Spójrzmy to, jak w masło wchodzi w obronę Hull City, ale Jakubowicz nie dał się tym razem zaskoczyć. Cameron Stewart. Jest Rossignol. Rossignol dobry w ślizg, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Diego Lugano. Jest Craig Dawson. Mulumbu. Sessegnon. Gera. Mulumbu. A i teraz chyba naspalony był Sinclair, czy też nie? Nie, sędzia nie odgwizdał, a więc dośrodkowanie Mulumbu. Ale tam Curtis Davis blokuje. Jeszcze Ridgewell. Jeszcze jedno dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze wybijają gracze Hull. Michael Carrick. Carrick decyduje się na uderzenie, trafia wprost w rywali. Jeszcze Sessegnon. Sessegnon dośrodkowanie, ależ teraz blisko było zaskoczenia bramkarza. Carrick. Aj, szkoda teraz tej straty. No przepraszam was, że tak cały czas gadam, ale naprawdę dużo się dzieje dzisiaj na boisku. Co chwilę akcja za akcję. Raczej u mnie można powiedzieć jedna akcja za drugą. Bo raczej Hull City dzisiaj stwarza bardzo małe zagrożenie pod naszą bramką. A i teraz ładnie Rossignol ostrzelił tę akcję. Uwaga Aluko, ale piłka zablokowana przez Dawsona. Ridgewell. Carrick. Gera. Sessegnon. Sessegnon. Sessegnon w kierunku Gery, ale Jack Livermore będzie szybszy do tej piłki. Huddleston. Brady. Teraz próba zagrania w kierunku Jamesa Grahama. Mulumbu. Ostatni gwizdek w pierwszej połowie, a więc 2-0 prowadzimy do przerwy po samobójczym trafieniu Rossignola, a także bramce Joltana Gery. Jeden jedyny strzał oddany na naszą bramkę w całych tych pierwszych 45 minutach, natomiast my 7 strzałów, 4 celne. Zdecydowana przewaga w posiadaniu piłki. No i te wszystkie statystyki, jak należy, odzwierciedla wynik do przerwy. Prowadzimy z Hull City 2-0. Aluko, rozpoczęcie drugiej części gry. James Graham. Teraz przejęcie. Sessegnon. Mulumbu. Scott Sinclair. Joltan Gera. Jeszcze Sinclair. Do Ridgewella. Ładnie tutaj ostrzelił tę akcję Ridgewell. Jest Gera. A i teraz ładnie wypatrzył Anelkę. Anelka. Uderzenie za pola karnego. Ależ teraz kapitalna interwencja golkipera. Gości świetne uderzenie. Anelka tutaj polował na swoją 6. bramkę w tym sezonie. 34-letni Francuz, ale znakomita interwencja bramkarza Hull. Carrick, dośrodkowanie, jest Gera, za krótkie jednak to zagranie, jest Mulumbu, uderza, ale bardzo niecelnie. No, szkoda, chyba muszę tutaj lepiej przygotować te strzały. Tak jeszcze troszkę naciskam strzałkę w bok, no i przez to te strzały lądują gdzieś tam obok słupka. Ładnie Carrick wyprzedza rywala. Jest Anelka. Joltan Gera. Bliski teraz przejęcia piłki Węgier. Tom Huddleston to były piłkarz Tottenhamu. On tutaj zapowiadał się na wielką gwiazdę angielskiej Premier League. Ale po tej rewolucji kadrowej, którą zrobił Tottenham przed tym sezonem, ten piłkarz musiał pożegnać się z klubem. Zdecydowanie przegrywał rywalizację czy to z Paulinho, czy to z innymi piłkarzami środkowej formacji. Uwaga, teraz Sessegnon dojdzie, jest Anelka, uwaga, Sinclair, jeszcze tam niedokładne zagranie do naszego skrzydłowego. A szkoda zmarnowanej sytuacji, była kolejna okazja do tego, aby podwyższyć tutaj prowadzenie. Jest Anelka. A i teraz za daleko sobie dałem piłkę.
Właśnie to jest takie znamienne, jeżeli przejmuje piłkę na sprincie, to ona bardzo odskakuje. A jeżeli po prostu przyjmują bez sprinta, no to jakoś piłkarze lepiej ją przyjmują. Livermore. Teraz Carrick świetnie przejął. Carrick jest Gera. Gera jest Sinclair. Aj, nie tak chciałem to rozegrać. Cholera. Chciałem takie szybkie zgranie zrobić, ale... O, tam już po tym podaniu pokazywał się do gry Joldan Gera, ale nie otrzymał tutaj zwrotnego podania od Sinclaira, no i wciąż mamy tylko 2-0. No teraz może sobie dokonamy jakichś zmian w zespole. Kogo możemy sobie tutaj wprowadzić na murawę? Może Chrisa Brunta w miejsce Sinclaira, Mateja Wydrę w miejsce Anelki. Anelka, właśnie on teraz przy piłce, Joldan Gera, Mulumbu, Ridgewell, aj, teraz znowu przyjąłem piłkę na sprincie, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. No, odbierz, świetnie, ale jeszcze chyba rywale będą przy piłce, tak jest, Cameron Stewart. Teraz spójrzmy, jak szybko wraca pod własną bramkę Ridgewell. Teraz dobrze zachowuje się nasza obrona, Gera. A i teraz niedokładnie do Sesenią, ale bliski teraz pomyłki również zespół Hull City. Jest Mulumbu. Jest Gera, teraz świetne zagranie, zgasił sobie piłkę Węgier, Joldan Gera. Gera, a i teraz przyblokowane to dośrodkowanie, szkoda, jeszcze Gera dojdzie do piłki. A i niestety wyszła futbolówka, no i podwójna zmiana. Sinclair i Anelka opuszczają plac gry, a w ich miejsce Chris Brandt i Matej Wydra. Do tej pory ten Matej Wydra to piłkarz, którego rzadko wpuszczam na murawę, gra tam gdzieś tam jakieś końcówki. O, i teraz on przy piłce, Matej Wydra, teraz wyprzedza rywali, będzie okazja, Matej Wydra! Ajajaj, ależ było teraz blisko. Jeszcze Carrick, uderzenie! I broni Jakubowicz. W ogóle to w kadrze mam bardzo dużo napastników, bo mam i Anelkę, i Longa, i Wydrę, i także Aniczebę, no i jeszcze Rosenberga, więc 5 napastników, a ja gram takim systemem z jednym napastnikiem, a więc chyba w przerwie zimowej będę musiał pozbyć się przynajmniej 2 z nich. Jest Lugano. Lugano teraz zapędził się pod bramkę rywali, a i teraz łatwo stracił. Szkoda. Lugano, ależ teraz znakomite przejęcie. Lugano. No i szkoda tego zagrania. Chciałem bardziej tę piłkę zaadresować do Mateja Wydry, aniżeli do Joldana Gery. Teraz Sesenio, Chris Brandt, Gera, Wydra. Uwaga, Matej Wydra. A i teraz Huddleston odebra piłkę młodemu Czechowi. Mulumbu, ależ teraz głupia strata, jest Mulumbu. Wydra! I teraz instynktownie Jakubowicz, ależ teraz była szansa. 100% praktycznie sytuacja. Niestety niewykorzystana, no. Marnuje tę okazję dzisiaj lawinowo, może teraz Sesenio, Wydra. Jeszcze piłka przed polem karnym rywali. 85. minuta, wciąż wynik z pierwszej połowy, czyli 2-0 dla nas. No w końcu jakieś zwycięstwo, bo tak jak wam mówiłem na początku odcinka, w ostatnim czasie brakowało tych zwycięstw. W ostatnich 3 meczach remis i 2 porażki. Także tutaj na pewno to zwycięstwo z Hull City poprawi moją pozycję w tabeli. Teraz Rosenior mija Dawsona. Uwaga, jest Fabian Brady, niebezpiecznie, no i mamy bramkę kontaktową, a i szkoda, teraz nie przypilnowałem. No i Fabian Brady, czyli ten piłkarz, który zdobył gola również w meczu ze mną w Pucharze Anglii, wówczas strzelił z rzutu karnego teraz. No, troszkę nonszalancko się zachowałem w obronie. Spójrzmy, tam na spalonym był Graham, ale
wyszedł za obrońców Brady, no i taką podcinką umieścił piłkę w siatce. No to chyba tak naprawdę drugi strzał w tym meczu zespołu Hull City. No i ten drugi strzał okazał się skuteczny. Teraz pod koniec muszę troszkę poszanować piłkę, aby jakoś głupio nie stracić, nie nadziać się na jakąś głupią kontrę. Sesenią, teraz ładne zgranie do Widry. Widra, uderzenie! A już teraz ładny strzał. Ale Jakubowicz na posterunku. Bardzo dobrze dzisiaj spisuje się. Golkiper gości wybronił dzisiaj wiele znakomitych sytuacji, ale dwóch strzałów nie był w stanie wybronić i te dwie bramki dały nam zwycięstwo dzisiaj nad Hull City. Spójrzmy, miażdżąca przewaga w strzałach, 14 strzałów. No, odkąd gram w PESA 2014 jeszcze nie oddałem tyle strzałów na bramkę rywali. Miażdżąca przewaga pod każdym względem, no ale tylko 2-1. Bardzo słaba dzisiaj skuteczność moja zadecydowała o tym, że tylko 2-1. Spójrzmy, no Jakubowicz niby 7-0, a piłkarze meczu Rotangera, który ma 6,5. Nie wiem, czy to jakiś bug czy coś takiego, ale mi się wydaje, że to raczej bramkarz Hull City powinien być dzisiaj piłkarzem meczu, ale to już nieważne. Fakty są takie, że sięgamy po kolejne 3 punkty. Już za chwilę pokaże się przed Wami tabela, ale najpierw wyniki dzisiejszych spotkań. Wysokie zwycięstwo Sunderlandu 4-0, remis w meczu Swansea z Evertonem 3-0, Tottenham ogrywa Fulham w derbach Londynu, West Ham remisuje z Liverpoolem 1-1. W meczu na szczycie Arsenal remisuje z Manchesterem City, podział punktów także w meczu Newcastle, Manchester United, Norwich pokonuje wysoko Aston Villa, Southampton remisuje bezbramkowo z Cardiff City, a Chelsea na wyjeździe pokonuje na Britannia Stadium Stoke City 1-0. W tabeli aktualnie zajmujemy 4. miejsce, a więc miejsce premiowane grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Prowadzi Chelsea przed Manchesterem City, Arsenalem. Miejsca w strefie Ligi Europejskiej zajmują do tej pory Tottenham, Liverpool i Swansea. Natomiast jeżeli chodzi o końcówkę tabeli, to tutaj z ligi lecą na dzień dzisiejszy mój dzisiejszy rywal Hull City, a także Aston Villa, Birmingham i zespół, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał żadnego meczu, czyli Crystal Palace. Otrzymujemy 772 200 funtów. Ciekawy jestem jeszcze, ile pozostało do okienka transferowego. No troszkę taki śmiech na sali, można powiedzieć, z tym okienkiem transferowym, bo on trwa tam zaledwie dzień czy dwa. Dobra, teraz sobie stąd wyjdziemy. Damy sobie funkcję shodu. Teraz przed nami mecz na własnym boisku z Manchesterem City. Później również na własnym terenie podejmujemy innego wielkiego rywala, czyli Arsenal. A my spotkamy się gdzie? No może, o, może dopiero tutaj mecz na Old Trafford z Manchester United, na pewno wielkie wydarzenie. Na to spotkanie zapraszam Was w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakieś prośby, pytania, opinie, komentarze na temat moich filmów, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do pisania. Jeżeli Wam się moje filmy podobają, to oczywiście łapka w górę. No i co jeszcze? To chyba wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym, w którym zmierzymy się na Old Trafford z zespołem Czerwonych Diabłów. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.